W odkryciach Zabulona witajcie, kochani. Nie bądźcie zaspani, budzimy się, jak panny na spotkanie. Wszak o północy rozlegnie się wołanie, a to już za 5:12. Dziś na tapecie, jak już pewnie wiecie, marność święta Sukot, czyli święta w ujęciu Koheleta. 30 listopada 2023 roku miałam sen. Oto był pokój z drzwiami wejściowymi i wyjściowymi, umiejscowionymi przeciwlegle do siebie na linii wschód-zachód. We wnętrzu tego pokoju, przed drzwiami zachodnimi, ja, trzymając w ręku zabawkę króliczka i stojąc, mam wrażenie, przy krześle, bawiłam się z dwoma psami, które goniły króliczka w kółko, robiąc 3 lub 4 okrążenia, ale patrząc też na moje ręce. Psy się bawiły, ale celem było pokazanie ich posłuszeństwa niewidzialnej postaci będącej na zewnątrz pokoju. Następnie znaleźliśmy się w tym samym układzie i tej samej zabawie dalej we wnętrzu tego pokoju przed drzwiami wschodnimi. I usłyszałam 3 razy. Marność święta Sukot. Marność święta Sukot. Marność święta Sukot. I obudziłam się. Powiem wam, że jak byłam młodsza, to jest te ćwierć wieku temu, miewałam wizję, a teraz mam te sny. I Bóg przez Joela i apostołów komentujących Pięćdziesiątnicę zapowiedział, że w ostatnich dniach wyleje ducha na wszelkie ciało. I widzenia mieć będą młodzieńcy. Natomiast starcy – sny. Byłam młoda, miewałam wizję. Teraz jestem stara, mam sny. To chyba dobrze. Czy zatem faktycznie nadchodzi ten czas, o którym czytamy na końcu 30 rozdziału Jeremiasza? Przy końcu dni to zrozumiecie. Koniec cytatu. Co zrozumiemy? Że, cytuję, nie ustanie palący gniew Jahwe, dopóki nie dokona on i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Koniec cytatu. Ale co to znaczy? Jak zapowiedział wers wcześniej i wers później, że będzie Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. Co mówiłam w danym mi 4 dni wcześniej śnie, opublikowanym pod tytułem W radość zamienię ich płacz. No a dziś, to jest 3 grudnia, miałam 3 sen i powiem wam, że te sny to takie osobiste błogosławieństwo dla mnie. Bo to błogosławieństwo wiąże się z tym, bym nie zajmowała się głupotami, co czasem mi się zdarza. Bo cóż mnie może od tych głupot odciągnąć? Coś bardziej zajmującego niż te głupoty. Właśnie zagadka do rozwiązania i wejście w tryb metodycznego studiowania z nauczycielem, o co zresztą prosiłam w modlitwach. Bo ja sama mogę sobie założyć, dziś poczytam to i to, ale w przypadku takiego snu ja rozumiem, że plan na dziś jest taki. Czytasz 1 rozdział Hioba i 2 rozdział listu do Kolosan. I może jeszcze psalm 123. I do tego mam jeszcze ten sen z tematem zajęć. Marność święta Sukot. I budzę się rano z tym, już się nie mogę doczekać, kiedy ja to zacznę czytać, co tam w tym rozdziale jest i o co kaman. I rozkminiam, a na końcu wisienka na torcie. Zbieram szczękę z podłogi. Myślę, że będziecie mieli to samo, jeśli dosłuchacie tego postu do końca. No to zaczynamy. Księga Koheleta,
rozdział pierwszy. Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Jeszua jest synem Dawida, królem w Jeruzalem, a oto jego słowa, czyli przykazania. Marność nad marnościami. Czy to jest marność Jom Teruah, marność Jom Kippur i marność całego Sukot, tak 3 razy powtórzone? Czy to jest sąd, że marnie to u nas wygląda? Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje spieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Co mogę powiedzieć? Że Jeszua jest słońcem sprawiedliwości. On się nie zmienia, ale tu to wszystko, co dzieje się pod jego panowaniem, nad czym wszystkim on panuje, wszystko to dzieje się w cyklach. I na przykład te psy ze snu, one w kółko przy jednych i przy drugich drzwiach, przy wejściu i przy wyjściu miały ten sam cykl. One patrzyły na ręce mnie, swojej pani, ale tak jak my patrzymy na naszego Boga. I co nam przychodzi z tego całego trudu? Pokolenie przychodzi i odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Ja to kojarzę cały czas z tymi pokoleniami, o których mówiłam z poprzedniego snu, że to pokolenie odchodzi, czyli oni idą naprzód w tym smutku, odchodzą, ale potem przychodzą w radości, niosąc swoje snopy. I to pokolenie ma w tym sensie taki też cykl. Słońce wschodzi i zachodzi. Tak, Jeszua jest naszym słońcem sprawiedliwości i on wschodzi. Tak, wzeszło nam słońce sprawiedliwości i zobaczyliście mnie. A potem on odszedł na swoje miejsce z powrotem, czyli do Ojca. Jeszcze chwila nie będziecie mnie widzieć, bo idę do Ojca. Tutaj to słońce zachodzi i potem znowu przychodzi, bo znowu wzejdzie. Czyli mamy to powtórne przyjście. I mam tu też na myśli Izajasza, 8 rozdział, 17 wiersz, gdzie on mówi: oczekuje Jahwe, który ukrywa swoje oblicze przed domem Jakuba. Bo jak mówiliśmy, to puszczenie oczka, to akuku, to jest właśnie też dla mnie takie ukrywanie oblicza, żebym wiedziała, kto, zdaniem Izajasza, to oblicze swoje ukrywa. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, tą kolistą drogą wieje wiatr. On też ma swój cykl. I tu mamy taki cykl, że z północy przychodzi i na północ wraca. W księdze Zachariasza czytamy o tym, że na północ to biegną konie kare, za nimi białe, i tam też mamy zwracać swoją uwagę, bo właśnie duch mój osiądzie w tej krainie północnej, a na południe przychodzą konie srokate. I ten kontekst Zachariasza, powiem tak, jest taki: jak długo jeszcze
Jahwe zastępów, nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się lat 70, a Jahwe mówi, darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. I tutaj mam tak, ten gniew, można powiedzieć ten palący gniew i wiatr, co nam linkuje do Jeremiasza, końcówka tego trzeciego rozdziału, gdzie czytaliśmy przy końcu dni, to zrozumiecie. I tam była mowa o wichurze, która idzie i jakby spada na narody niegodziwe. Przeczytam to. Wy będziecie moim narodem, ja będę waszym Bogiem. Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie ona na głowę niegodziwych. Nie ustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona on i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie. I tutaj mamy tą wichurę, bo w szóstym rozdziale Zachariasza czytamy, to wyruszają cztery wichry nieba i to są te rumaki, o których czytaliśmy. No i w końcu te rzeki, które też mają ten swój cykl. Mamy obieg wody i Jeszua jest wodą żywą, która wschodzi w naszych sercach. Czytam od wersu 8, który w istocie jest w centrum tej wypowiedzi o cyklach, bo przed nim czytaliśmy o cyklach życia ludzkiego, tych pokoleń, cyklach słońca, wiatru i wody. A po wersie 8 jest to podsumowane. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. A zatem ten centralny wers 8 brzmi tak. Mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. Mogłabym przeczytać to tak. Kol, czyli wszystkie, ha devarim, te przykazania, te słowa, je geim, czyli są pełne pracy, od słowa jegea, strudzony, zmordowany. I dalej o oku i uchu Cylkow tak tłumaczy. Oko nie nasyca się widzeniem, a ucho nie napełnia się słyszeniem. Czyli w kontekście marność, marność. Macie oczy, a nie widzicie i macie uszy, a nie słyszycie. To wasze oko się nie nasyca widzeniem, a to wasze ucho się nie napełnia słyszeniem. A wers 11 mówi. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem. To jest też jakby podsumowanie tej opowieści o cyklach. Wszystko dzieje się w cyklach, ale jest jeden wyjątek. Nie ma reinkarnacji. Człowiek żyje raz. I to jest to, o czym mówi list do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 27 wers. Postanowione jest ludziom jeden raz umrzeć, a potem sąd. Tak Chrystus, w domyśle rozumiem, jako człowiek, jeden raz właśnie umarł. Jeden raz był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Czyli wszystko dzieje się w cyklach,
Ale jest jeden wyjątek. Człowiek jeden raz żyje i Jeszua jeden raz umarł za nasze grzechy. Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem i skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile mądrości jest we wszystkim, co się dzieje pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili. I powiem tak, ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem i wiemy, że to Jeszua jest tym królem nad Izraelem, że on jest królem Jerozolimy. Skierowałem umysł, czyli co? Po hebrajsku libbi od słowa lew, czyli serce. Czyli skierowałem właśnie swoje serce, skierowałem swój umysł ku temu, by badać, ile mądrości, a co, czym jest ta mądrość? Jak czytaliśmy w przypowieści o pannach roztropnych, ta czy mądrych, mądrość, czyli roztropność, była zdefiniowana słowami z pierwszej księgi Jozuego. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twych ustach, nie odstępuj od niego na prawo ani na lewo, aby w ten sposób okazała się twoja roztropność, twoja mądrość. Czyli badam, ile tej mądrości jest we wszystkim, co się dzieje pod niebem, pod Haszamaim. A Haszamaim mogę przeczytać jako Haszem Maim. Haszem Maim. Haszem Maim. To imię Maim, czyli pod tym, którego imię to wody żywe. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili. Wiecie, to badanie, tak jak teraz z te łamigłówki, z tymi snami. Czy to jest dla mnie zajęcie przykre? No przeciwnie, właśnie zupełnie nie przykre. Dlatego postanowiłam zajrzeć do tego słowa, bo mi się to tu nie zgadzało. I po hebrajsku było tak. Hu to inyan zajęcie, ra złe, natan dał Elohim, livne, czyli synom, haadam, laanot bo, do wykonywania. I to słowo inyan, to zajęcie dał, ale że przykre, to te literki, którymi zapisano słowo przykre, czyli ra, te same literki też znaczą przyjaciel bliźni, bo można je przeczytać rea. Ra jako przykry i ra jako przyjaciel bliźni. No jeżeli to jest zadanie od przyjaciela, drucha, to już to zupełnie inaczej wygląda. W Bibliach polskich z tych różnych tłumaczeń można to przetłumaczyć tak. To trudne zadanie, zabawę dał Bóg synom ludzkim, aby się nią bawili, by do Niego przylgnęli. Czytam od wersu 14. Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem. A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a czego nie ma, tego nie można liczyć. Tutaj tą pogoń za wiatrem Gdańska oddaje jako utrapienie ducha. To, co krzywe, nie da się wyprostować. Wujek z 1923 roku mówi, przewrotni z ciężkością bywają naprawieni, a głupich jest poczet nieprzeliczony. A czego nie ma, tego nie da się liczyć, no to mi się kojarzy z tą miarą. Wezmę sobie prawo za miarę, czyli mierzymy świątynię, którą także my jesteśmy. I dalej. Tak powiedziałem sobie w sercu.
Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej niż wszyscy, co władali przede mną w Jeruzalem, a serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem sobie poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo w wielkiej mądrości wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. Oto nagromadziłem sobie, tak myślę, tej mądrości. Kiedy mówię nagromadziłem, przysporzyłem, kojarzy mi się to z Laodyceją, że wzbogaciłem się. Tak wzbogaciłem się w tej mądrości. I tu jest, ten wers nie mówi o tym, ale opozycja do tego jest taka i to zagrożenie. Nagromadziłem sobie tej mądrości, wiedzy, czyli się wzbogaciłem i teraz już mi nic nie potrzeba, bo ja już wszystko wiem, ale w istocie jestem nieszczęsny, godzien litości, biedny, skąpy i nagi. Ale ten, który mówi o tym, że tej wiedzy nagromadził, jest królem w Jeruzalem. I mówi, że jego serce doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. Te dwa słowa, mądrość i wiedza, odnoszą się do Chrystusa w Kolosan, gdzie jest napisane, wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte w Chrystusie. Niektórzy oddają tak, to często myślałem, że wiele już zrozumiałem i wiem, albo że moje serce przejrzało pełnię mądrości i wiedzy, aby ta radość wasza była pełna. I postanowiłem poznać to wszystko, poznałem. I jaka jest konkluzja? Że w wielkiej mądrości jest wiele utrapienia. Czyli że co? Że w wielkim utrapieniu, czyli w wielkim ucisku, wzrasta poznanie. Tak jak czytamy u Daniela, że pomnoży się wiedza. Tak? Łączę te dwie rzeczy, wielkie utrapienie i wielka mądrość. A więc w tym wielkim utrapieniu, w wielkim ucisku wzrasta ta mądrość. I kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. To znaczy, że komu więcej powierzono, od tego będzie się też więcej wymagać. W tym aż do śmierci, jak wiemy z objawienia. Tu zakończyłam pierwszy rozdział Koheleta, ale zapewniam, jeszcze do niego wrócę. Natomiast teraz będziemy czytać list do Kolosan, rozdział drugi. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei. I o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni ku osiągnięciu całego bogactwa, pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. O tych skarbach mądrości i wiedzy czytaliśmy u Koheleta. Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa. Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Czyli tu podkreśla, mówię o tym,
by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem. I sedno. W nim bowiem, w Chrystusie, na którym mamy budować, mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, i w nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił, i was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Tu zwracam uwagę, do tego wrócę, że na jednym tchu on wymienia występki, czyli grzechy i nieobrzezanie ciała. Czyżby chciał powiedzieć, że jak się odżegnujesz od występków, tak masz się też odżegnać od nieobrzezanego ciała? Jeszcze raz. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu, co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki nadęty bez powodu zmysłowym sposobem myślenia nie trzyma się mocno głowy, tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków rośnie Bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego jak gdyby żyjąc jeszcze w świecie dajecie sobie narzucać nakazy? Nie bierz, ani nie kosztuj, ani nie dotykaj. A przecież wszystko to są rzeczy przeznaczone do zniszczenia przez spożycie, według nakazów i nauk ludzkich. No mi się to kojarzy, nie jedz mięsa, nie pij mleka, nie mieszaj mleka z mięsem. Przepisy te mają pozór mądrości. Dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała. Nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała. Czyli co, moi kochani? Pierwsze i ostatnie mniej więcej wersy. Mamy tu przeciwstawienie się mądrości i wiedzy w Chrystusie, w tym pierwszych wersach, na początku rozdziału. To, tą mądrość i wiedzę przeciwstawia się pozorowi mądrości, o której czytamy na końcu rozdziału. A w centrum jest Jeszua. O nim Paweł mówi, że Jeszua to bóstwo w ciele. Jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, którą to zwierzchność i władzę rozbroił. Rozbroił, to znaczy wytrącił im ich oręż z ręki, tak, że są bezbronni i nie mają już narzędzi, by oskarżać nas, braci Jeszua. Bowiem to,
co było podstawą do oskarżeń, czyli zapis, lista popełnionych przez nas grzechów, ona została unieważniona przez nabycie tego długu. Podkreślam, to nasze grzechy zostały przybite do krzyża, a nie prawo Boże, o którym Jeszua powiedział, że nie przyszedł go znieść. Ja przeczytam tłumaczenie z Biblii Gdańskiej z 2017 roku za stroną bibliepolskie.pl. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. Czyli wykaz naszych grzechów, to już ja mówię, zdefiniowanych przez prawo, świadczący przeciwko nam. Ten właśnie wykaz on Jeszua unieważnił i usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża. I tak my, dłużnicy, po których rękę wyciągał szatan, zostaliśmy odkupieni, to jest nabyci przez krew Chrystusa i staliśmy się Jego własnością. To Jeszua nas nabył i to Jeszua nas sądzi. Więc my nie podlegamy pod sąd innych ludzi. Ale jednak pojawiają się jacyś bracia, lekko trzymający się Chrystusa i ośmielają się to robić. Sądzą nas w sprawie święta, nowiu czy szabatu. I w moim domyśle wynika to ich sądzenie, wynika z niezrozumienia wywodów Pawła. O takim przypadku donosi 21 rozdział Dziejów. Otóż pojawiły się plotki, że Paweł Żydów mieszkających wśród pogan naucza odstępstwa od Mojżesza i mówi, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. Aby pokazać, że to nieprawda, Paweł postanowił poddać się oczyszczeniu przewidzianemu w prawie Mojżesza, tak by się wszyscy przekonali, że nie tylko nie naucza odstępstwa od Mojżesza, ale sam przestrzega tego prawa. Paweł w tej sytuacji nie udawał, nie był hipokrytą i nie popełnił grzechu Ananiasza i Safiry, chcąc w oczach ludzi wydawać się innym niż jest, jak niektórzy zdają się sugerować. Jak wiemy z drugiego listu Piotra, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni, czyli właśnie nie trzymający się mocno głowy, to jest Chrystusa, nie rozumiejąc pism Pawła, przekręcali je ku swojej własnej zgubie. Piotr w swoim drugim liście, podobnie jak Paweł w liście do Kolosan, ostrzega przed tymi zwodzicielami. Paweł pisze: mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. Natomiast Piotr wyraził to tak. Umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, to jest o tym, że nauki Pawła są przekręcane, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, czyli w moim domyśle nieopartych na prawie, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Zatem Paweł nie nauczał, aby się nie obrzezywać na ciele i nie nauczał, by nie zachowywać świąt, nowiów i szabatów, chociaż niektórzy tak właśnie opatrznie go zrozumieli. Popatrzmy jeszcze raz na tekst, na ten 13 wers tego drugiego rozdziału listu do Kolosan. Cytuję. A ja was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, czyli co?
występków i nieobrzezania ciała. Występek i nieobrzezanie ciała są podane na jednym tchu. Tak jak masz porzucić grzech, masz porzucić występek, tak samo masz porzucić nieobrzezanie ciała. To jest tu wprost napisane. Karą za grzech jest śmierć, więc mowa w tym zdaniu o umarciu na skutek grzechu, ale także na skutek nieobrzezania ciała. I porzucenie grzechu w ciele to jest jedna sprawa. Dowolnego grzechu. Na przykład porzucam grzech cudzołóstwa w ciele, jeśli był moim udziałem. A drugą sprawą jest porzucenie grzechu w myślach. W tym wypadku cudzołóstwa w myślach. Na tym polega nowe przymierze. Jak czytamy w Hebrajczykach, w umyśle ich wypisze je. To przymierze. W myślach. A zatem mamy mieć prawo wypisane na ciele i na sercu, czyli w umyśle. Stąd w przypadku obrzezania mówimy o obrzezaniu mojżeszowym w ciele i o obrzezaniu chrystusowym w myślach. Skoro Psalm 119, wers 54 mówi, że ustawy stały się pieśniami i tak potrzeba śpiewać pieśń Mojżesza i pieśń Chrystusa, czyli zachowywać ustawy w ciele i w myślach, jak czytamy w objawieniu. A jeśli wiecie, że ani jota nie zmieni się w prawie, aż się wszystko stanie, to wiecie, że zaistnieć musi świątynia, zaistnieć muszą też te prawa opisane w 44 rozdziale Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele nie wejdzie do mojej świątyni. Zatem potrzeba obrzezania tak na ciele, jak i w myślach. Zresztą, zdaniem Jeszua, obrzezanie jest uzdrowieniem. Dlaczego zatem go nie przyjąć? Dowiadujemy się o tym w 7 rozdziale Ewangelii Jana. W czasie Sukot, czyli święta namiotów, Jeszua wszedł w spór z Żydami, zarzucając im, że chcą go zabić. Że chcą go zabić z tego powodu, że w szabat uzdrowił człowieka. Jeszua wykazał im, że on w szabat uzdrowił całego człowieka, podczas gdy oni sami uzdrawiają też w ten szabat, tylko że fragment człowieka w zabiegu obrzezania właśnie. I w tej sytuacji ich zarzut skierowany ku niemu, ten zarzut przekraczania szabatu przez uzdrawianie, jest bez sensu. No ale dla naszych rozważań istotna jest tu puenta, że obrzezanie jest uzdrowieniem. Tak jak obrzezanie serca jest uzdrowieniem, tak obrzezanie ciała jest uzdrowieniem. Zatem do tej pory powiedziałam, że nasze grzechy zostały przybite do krzyża. A Jeszua za nas umarł, byśmy nie grzeszyli. Oczekuje się także, byśmy się mieli na baczności i nie dali się zwieść błędom ludzkim ludzi nieprawych, którzy opacznie zrozumieli pisma Pawła. Próbowałam omówić tutaj grzech braku obrzezania. Następna sprawa omawiana w liście do Kolosan dotyczy zachowywania świąt, szabatów i nowiów. Napisane jest, że są to tylko cienie marności. Marność. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa lub innymi słowy ciało pomazańca. Pozwólcie, że podam takie porównanie. Dom, który jest rzeczywistością, rzuca cień domu.
a drzewo rzuca cień drzewa. Natomiast Chrystus, będący rzeczywistością, rzuca cień świąt, szabatów i nowiów. Jest to wprost napisane. Jeśli Twój Chrystus nie rzuca takiego właśnie cienia, to kim On jest? I podobnie ciało pomazańca, czyli jego kościół, musi także rzucać taki właśnie cień. Dlatego uczniowie Jeszua przestrzegają świąt, szabatów i nowiów, gdyż ich Pan jest Panem, także i szabatu, w domyśle także i nowiu. A święta to są Jego czasy święte. Napisano o nich w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej w czasie teraźniejszym. Zatem są. A ustawie dęcia wróg na nowiu, ustawie w Izraelu dla Józefa, czytamy w psalmie 81. I te święta nie będą zniesione. Bóg nie czyni nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom, a ustawy o zniesieniu szabatów, nowiów i świąt nie było. Przeciwnie, w ostatnim rozdziale Izajasza czytamy, że także w przyszłym świecie nowych niebios i nowej ziemi, których oczekiwali apostołowie, zachowywany będzie tak nów, jak i szabat. Natomiast w ostatnim rozdziale Zachariasza czytamy, że w tym przyszłym świecie obchodzone będzie Sukot, czyli święto namiotów. Jeszcze raz. Przecież wiemy, że szatan chce zmienić te święta, to jest te czasy święte. Jak napisano u Daniela, będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. A więc będzie chciał zmienić ustalone święta szabatów, nowiów, sukot oraz prawo dotyczące obrzezania. W trzeciej kolejności list do Kolosan omawia nakazy i nauki ludzkie dotyczące zakazu spożywania pokarmów, których Słowo Boże spożywać nie zabrania. Nauki te promują ascezę, skupiają się na, jak napisano, nieoszczędzaniu ciała. Z tekstu wynika, że są to nakazy i nauki ludzkie, w przeciwieństwie w domyśle do praw bożych, które dzielą pokarmy na czyste i nieczyste, na to, co wolno jeść, a czego nie, już od Edenu. Dzisiaj też wielu stosuje się do pozabiblijnych wskazań żywieniowych. No nie jedz mięsa, nie pij mleka, nie łącz mleka z mięsem. Ale my nie pozwalajmy sobie narzucać nauk ludzkich. Budujmy na Chrystusie. Mamy się opierać na Chrystusie, a nie na tradycji i żywiołach świata. W domyśle na przykład zajączku wielkanocnym. I powiem tak, że ten list do Kolosan jest napisany w kontekście Laodycei, o którą toczy się walka. Toczy ją Jeszua, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Toczy ją z Antychrystem, mającym pozór mądrości. Laodycea, zwiedziona pozornym dowodzeniem, uznała się za bogatą, podczas gdy tak naprawdę jest godna litości i nie zauważa być może, że Jeszua stoi na zewnątrz i puka do drzwi i chce wejść i spożyć posiłek wspólny. A zatem, aby zwyciężyć, potrzeba, jak czytamy w liście do Laodycei, być gorliwym i nawrócić się do świadka wiernego i prawdomównego, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy, a odejść od zwodniczych pozornych dowodzeń mających właśnie tylko pozór tej mądrości.
O doświadczeniu mądrości i wiedzy czytaliśmy właśnie w pierwszym rozdziale Koheleta. Lekcja, której udziela nam Kohelet, domyśle Jeszua, król w Jeruzalem, mówi o tym, że wszystko dzieje się w cyklach, z wyjątkiem życia i śmierci, czyli błędnej nauki o reinkarnacji. I wiemy, że ludziom jest postanowione tylko jeden raz umrzeć, tak jak i Chrystus tylko jeden raz umarł na krzyżu dla zgładzenia grzechów. Reszta jest cykliczna, w tym dla mnie obchodzenie świąt. Zmienia się sposób wypełniania prawa, ale samo prawo nie zostało zniesione. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Tak właśnie święta, szabaty i nowie są cieniem rzeczy przyszłych. Cieniem, marnością, marność nad marnościami. Hebrajskie słowo marność to havel. Przeczytamy havel, havalim, marność nad marnościami. Havel, havalim. I to hebrajskie słowo havel oznacza próżność, marność. Ale te literki, te trzy literki składające się na słowo marność, to jest także zapis imienia brata Kaina, Abla. I znaczy też tchnienie, które no być może jest gdzieś u Koheleta oddane w słowach pogoń za wiatrem, czy utrapienie ducha. Zatem marność i Abel to samo hebrajskie słowo. Abel był pasterzem owiec i został zabity przez brata swego Kaina. Jeszua jest pasterzem owiec i został zabity przez brata swojego arcykapłana Kajfasza, który przypieczętował jego śmierć, mówiąc: lepiej, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród, i zabity przez braci swoich, krzyczących: ukrzyżuj go. Cykle przyrody opisane w słowach marność nad marnościami wyglądają jak osobisty podpis stworzyciela pod tym wszystkim, co stworzył. Marność nad marnościami. To jak ten osobisty podpis tego stworzyciela, który jest nie tylko drugim Adamem, ale i drugim Ablem. Bo marność nad marnościami i wszystko marność mogę zrozumieć jako Abel nad Ablami. Wszystko to Havel, to syn człowieczy, syn Adama, zabity przez swojego brata. Marność nad marnościami, ale mogę powiedzieć Havel, jak było to Havel, Havalim, Abel nad Ablami, pasterz nad pasterzami, Chrystus nad Chrystusami, wszystko Jeszua. Zatem marność święta Sukot rozumiem jako tchnienie święta Sukot to Chrystus. W tym śnie te psy biegały w kółko, goniąc króliczka trzymanego w ręce ich pani, i wpatrywały się w tę rękę trzymającą króliczka, co kojarzy mi się z psalmem 123. Czytam psalm 123. Do ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Jahwe, Bogu naszemu, dopóki nie zmiłuje się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Jahwe, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy nasyceni. Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. A szydercy mówią nam: trzymacie się prawa,
wypadliście z łaski, prawda? Gonienie króliczka w potencjalnym rozumieniu oznacza zabawę i zaloty w relacji oblubieńca i oblubienicy. I znaczy też, według definicji słownikowej, zdobycie przychylności osoby, która mi się podoba. Oraz pokazuje, że w tej zabawie istotna jest nie tyle sama perfekcyjność wykonywanych przez psy kółek, ale ich posłuszeństwo panu. Tak jak ważniejsze jest posłuszeństwo niż sama ofiara. Zabawa odbywała się w pokoju na początku przy drzwiach wejściowych, a na końcu snu przy naprzeciwległych im drzwiach wyjściowych. Czyli widzimy tu dwa cykle. Na początku i na końcu drogi przez pokój. W domyśle w związku z przejściem przez te drzwi. Co według mnie to może znaczyć? Otóż Abraham nie potrzebował obrzezania do tego, by być przyjacielem Boga i zawrzeć z Nim przymierze. Nie potrzebował. Mojżesz nie potrzebował obrzezania do tego, by chodzić z Bogiem z ognistego krzewu przez 40 lat. A lud, który wyprowadził z Egiptu, nie potrzebował obrzezania do tego, by z Bogiem przez 40 lat po pustyni wędrować. Ale w kluczowych momentach wejścia i wyjścia, przed misją, szczególnym wydarzeniem, to obrzezanie następowało. Abraham obrzezał się tuż przed spłodzeniem Izaaka. Syn Mojżesza został obrzezany tuż przed wyjściem z Egiptu. A lud wędrujący po pustyni musiał się obrzezać tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Jeśli żyjemy w czasach końca, to zostawiam Was z rozważeniem tego, czy święta, szabaty i nowie obowiązują. A jeśli obowiązują, to czy za obrzezaniem serca nie idzie obrzezanie ciała? A jeśli idzie, to czy wolimy naśladować Abrahama, który obrzezał się jeszcze tego samego dnia? Czy Mojżesza, któremu w czasie drogi, po tym jak do Faraona powiedział w imieniu Jahwe: wypuść mego syna, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał wypuścić go, zabiję twego syna, twego pierworodnego. Ten właśnie Jahwe zastąpił drogę Mojżeszowi i chciał go zabić. I odstąpił dopiero po obrzezaniu. Po słowach Sefory: naprawdę jesteś dla mnie oblubieńcem krwi z powodu obrzezania. Koniec cytatu. No i tak właśnie wyglądają te zabawy oblubieńca z oblubienicą. Szalom.